Witam panie, witam panów. No tym razem schowaliśmy się pod dach samochodu, bo leje dookoła mrzawka, taki drobny kapuśniaczek. Wczoraj w Giżycku, Olsztynie i w okolicach Warmii, szczególnie tu Mazur aż do Olecka, padał grad i deszcz ze śniegiem. Zaczęło się niestety, najbrzydsza pora roku jest przed nami. A my mamy dzisiaj dwa problemy do rozwiązania i na dwa problemy państwa zapraszamy. Pierwszy problem to ósemka, czyli Puławskiego, Podkorskiego utrata. Ta ósemka krajowa, która przebiega przez nasze miasto, to jest problem dopiero. Sypie się tu kolizji, wypadków, pianych kierowców, no nie wiem co jeszcze. Spróbujemy porozmawiać dzisiaj z fachowcami na ten temat, to po pierwsze. Po drugie, akcja Znicz i 1 listopada, czyli cmentarze, parkingi przycmentarne, bezpieczeństwo w czasie tych świąt. Teraz taka moda na debaty, drodzy państwo, to ja nie wiem, czy to możemy nazwać debatą. Arkadiusz Bobowicz, Mirosław Ślęzak i ja we trójkę żeśmy usiedli nad historią bardzo prostą w naszym mieście i wszystkich was dotyczącą, a mianowicie trasa numer 8 Krajówka, bo dzieje się parę takich rzeczy tutaj dookoła, nie bardzo dla mnie osobiście zrozumiałych albo dla niektórych z kierowców. I chcemy się dowiedzieć, na czym rzecz polega. Co dzieje się na tej trasie numer 8, czyli Puławskiego, Podkorskiego, utrata od krańca do krańca miasta. Wiem, że działań jest mnóstwo na tej trasie, jeśli idzie o ruch drogowy, a zdarzeń drugie tyle. Ja może bym tak poprosił, Arku, bo masz najświeższe zestawienie. Zastępca naczelnika sekcji ruchu drogowego zrobił takie zestawienie po dwóch tygodniach działania na tej drodze i przerażenie, prawda? No faktycznie zdarzeń jest bardzo dużo na tej ósemce naszej. Podczas dwutygodniowych działań tylko na drodze numer 8 zostało zatrzymane 24 osoby, które były w stanie nietrzeźwym lub w stanie po spożyciu alkoholu. Tak też nasze działania muszą być ukierunkowane głównie na tą drogę. 24 osoby. 24 osoby. Ukarano ogółem 169 osób, w tym kierujących pojazdami powyżej 3,5 tony. Dokładnie 65 osób. Także nasza represja wobec kierujących pojazdami ciężarowymi jest bardzo wysoka. No niestety dochodzi na tej drodze do poważnych naruszeń przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym. Głównie to jest niestosowanie się do znaków drogowych, niestosowanie się do ograniczenia prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, nieprawidłowe, no... W ogóle tego jest mnóstwo. Właśnie skąd to się bierze? Mirek, myśmy tak przed nagraniem się zastanawiali. Skąd to się bierze? Przede wszystkim na każde zdarzenie składa się jakby z trzech czynników. Przede wszystkim droga, pojazd i człowiek. I to jak analizuję te wszystkie zdarzenia, z reguły w 99% niestety jest winny tutaj człowiek. Przede wszystkim poprzez czasami lekomyślność, czasami brawurę, czasami nieznajomość przepisów. Dlatego dochodzi do tych zdarzeń. Trzeba pamiętać o tym, że droga numer 8 jest drogą krajową, która przynosi największy ruch. Przede wszystkim pomiędzy centrum kraju, czy też w kierunku Europy Zachodniej, tych pojazdów po tej ulicy Puławskiego przejeżdża bardzo dużo, czyli w granicach ostatnie badania pokazały, że ponad 20 tysięcy w ciągu jednej doby. Przecież to jest masa pojazdów. Mnóstwo. Na utracie tych pojazdów przybywa, dlatego że utrata jest taką ulicą zbiorczą, która zbiera ruch z kierunku Sejn, z kierunku Olsztyna. Więc tych pojazdów przybywa i tu tych pojazdów jest grubo ponad 26 tysięcy na dobę. Chcę preferować historię, o której mówi mnóstwo kierowców. Co wy na ten temat? Żeby przez cały teren miejski na ósemce zakazać wyprzedzania przez
samochody ciężarowe? Nie będzie to możliwe z różnych względów. Przede wszystkim należałoby tutaj porozmawiać z administratorem drogi. Wyprzedzanie. Cóż to jest wyprzedzanie? To jest przejeżdżanie, przechodzenie obok tego użytkownika poruszającego się w tym samym kierunku. No a gdyby te ciężarowe jechały prawym pasem gdzieś? Dobrze, ale wystarczy, że prawym pasem również i do tego będzie miał prawo korzystać użytkownik, którym wspomniałem wcześniej, czyli tak zwany F126P, który będzie jechał z prędkością nie większą jak 30 km na godzinę, więc będzie się wlókł za nim cały koreczek prawym pasem. Też należałoby... No ale coś chciałby może by próbować robić na niektórych odcinkach przynajmniej. A co jeszcze można zrobić? No co? Niestety, no staramy się, żeby na tej drodze krajowej numer 8 przynajmniej ograniczyć prędkość. Ograniczyć i to poza obszarem zabudowanym. Poza obszarem zabudowanym. Przynajmniej na tym odcinku od Suwałk do Budziska. Tam będziemy starali się, aby zmodyfikować oznaczenie dróg, te miejsca, które są newralgiczne, te miejsca, w których najwięcej występuje zdarzeń drogowych, tu w ostatnim okresie, gdzie zdarzenia drogowe, tu w takim wymiernym skutkiem, to no, skutek śmiertelny. W tych miejscach będziemy starali się, żeby przy pomocy no, właściwego oznakowania, jeszcze może lepszego oznakowania, no, ten ruch jakby no, spowolnić na tych odcinkach. Chodzi tu przede wszystkim o Szwajcarię, o miejscowość Jasionowo. W tych odcinkach no, występuje najwięcej zdarzeń drogowych. Rozumiem, drodzy Państwo, bo czas nas goni. Dzięki serdeczne. My na pewno w tym gronie, drodzy Państwo, będziemy się jeszcze spotykali, bo chodzi o to, żebyście Państwo na bieżąco mieli wiadomości od tych, którzy na tej drodze pracują, którzy tych kierowców rozliczają, którzy obserwują ruch na tej drodze. Gdzie jest przyczyna? No, ósemka urasta do miana drogi śmierci. No przecież jest to aż niewiarygodne. I teraz powiem tyle, drodzy Państwo. Akcja Znicz, co roku o tej akcji mówimy, to dla doświadczonych kierowców już wszystko mówi, tylko nie mówi, jak będzie ona zorganizowana w tym roku. Mirek wie doskonale wszystko. W jego rękach plan zabezpieczenia, no i doświadczenia sprzed mnóstwa lat. Tak, kolejna akcja Znicz w zasadzie nie będzie odbiegała od lat poprzednich, z tym, że będą takie wprowadzone dwa jakby nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o ograniczenia w ruchu drogowym, a w zasadzie może nie tyle ograniczenia, co ułatwienia w ruchu drogowym. Przede wszystkim na nowo powstałej ulicy Grunwaldzkiej, tam gdzie została położona nawierzchnia asfaltowa, będą miejsca do parkowania. Już kierowcy nie będą musieli gdzieś tam utykać te swoje pojazdy po okolicznych uliczkach. Tam jest przygotowane specjalne miejsce do parkowania. Chciałbym również przypomnieć, że takie miejsca do parkowania na czas w rejonie ulicy Bakałażeskiej to stadion przy stadionie. Cały parking jest do dyspozycji. Jest również zatoka parkingowa wzdłuż ulicy Bakałażeskiej. Jeżeli chodzi o same ograniczenia w ruchu drogowym przy tym cmentarzu, to zakaz zatrzymywania od mostu aż do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką, czyli cała prawa strona, wyjeżdżając od centrum miasta, będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania. Mało tego, na skrzyżowaniu ulicy Bakałażeskiej, Zarzecze i Staszica będzie możliwy wyjazd z tych ulic, czyli z tych bocznych, Zarzecza i Staszica, tylko w prawo. Wszyscy kierowcy, którzy będą chcieli dojechać do ulicy Zarzecze od centrum miasta, niestety, ale będą musieli pokonać rondo i dopiero poprzez rondo na prawoskręt będzie możliwy tam wjazd. Natomiast przy cmentarzu na ulicy Reja, tak jak w ubiegłym roku, będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania na długości całego cmentarza. Oczywiście na drodze będzie ograniczenie prędkości do 50 oraz zakaz wyprzedzania. Natomiast jest w tej chwili oznakowana ścieżka jako ciąg pieszojezdny, czyli piesi będą mogli swobodnie poruszać się tą ścieżką, również i rowerzyści. Drodzy Państwo, i to jest ten moment, w którym najbardziej zjeżdżają się wszystkie ścieżki tych, którzy będą przyjeżdżali tu 1 listopada, 2 listopada.
na święta zmarłych. Tu, na tych wszystkich dookoła parkingach i przy stadionie, i na ulicy Bekałażewskiej, i na Grunwaldzkiej, i na Reja, trzeba zachować spokój, umiar, a najlepiej, jeśli nie będzie padało, jeśli pogoda nie będzie brzydka, a mówią, że ma być ładnie, to najlepiej przyjść tu piechotą albo dojechać komunikacją miejską. Niemożliwym jest, żeby tu się tysiące samochodów zmieściły, bo to jest naprawdę niemożliwe. A poza tym jeszcze jedną mam do Państwa prośbę. Słuchaliście o tym, co mówił Mirek Ślęzak o zabezpieczeniach akcji Znicz? To powtarza się co roku. Patrzcie Państwo, tutaj jest taki newralgiczny punkt, to skrzyżowanie ulic Staszyca i ulicy Bakałażewskiej. Tu w tym miejscu jest najgorzej. Tu będą rozstawione szykany na tym skrzyżowaniu. Dokładnie, przepraszam, że pokażę palcem tutaj, odcinające ruch. Nie będzie można skręcić, o tak jak jedzie w tej chwili ta taksówka, żeby mogła skręcić tutaj wprost w Zarzecze. Taka operacja będzie niemożliwa. Ona się powtarza co roku i co roku się sprawdza. Szkoda, że nie jest tak na stałe, że trzeba pierw objechać rondo dookoła tych ulic, a dopiero wjechać w Zarzecze. Tak by było bezpiecznie. No ale cóż, organizacją ruchu nie my się zajmujemy. Podobno tak się to sprawdza na co dzień. To tu jeszcze jedna prośba gorąca na koniec. Oprócz tych wszystkich historii, gdzie parkujecie, jak dojeżdżacie Państwo, dołóżcie sobie Państwo jeszcze taką historię, że na tym cmentarzu człowiek wraca pamięcią do tych, którzy odeszli. Jest tak nastrojony nostalgicznie, psychicznie naprawdę bywa z tym kierującym różnie. Żeby wiedzieć o tym, że no nie jestem w tym dniu psychicznie najsprawniejszym kierowcą, żebym o tym pamiętał. No i jak będziecie gdzieś Państwo jechać daleko, bo przecież na nekropolię innych miast pojedziecie odwiedzić rodzinę, spotkać się z bliskimi, pójść gdzieś na groby bliskich, pamiętajcie Państwo o tym, że my na Was czekamy tutaj, żebyście wrócili wszyscy w komplecie. Co roku alarmujące cyfry statystyczne wypadków, kolizji drogowych właśnie w te święta są straszne. Pogoda, czas przemieszczania się, ktoś chce zdążyć, bo to teraz będzie we wtorek, a w piątek niektórzy wyjadą, biorąc poniedziałek wolny gdzieś po drodze. Pamiętajcie Państwo, że na tych dalekich trasach będziecie gdzieś jechać. Katowice, nie wiem, Wrocław, Rzeszów, Opole, Kielce, Szczecin. To długa trasa. Rozsądnie, z wypoczynkiem, spokojnie, żeby nie zasnąć za kierownicą, żeby pamiętać o bezpieczeństwie swoich i innych. Strasznie się tutaj wymądrzam, ale bardzo chciałbym Was widzieć wszystkich w komplecie po powrocie w następnym piątym kole. Do zobaczenia.